przyjaciele. Chcecie dalej mówić w tym temacie, który zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. To jest taki cykl, który prowadzimy, życie z wiary. Ten dzisiejszy temat zatytułowałem po prostu Bóg. Temat, werset, na którym bazujemy, Hebrajczyków 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Ewangelia Jana, 1:18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że jedyny Bóg dla nas to Chrystus Jezus. Nie ma innego Boga. Pojęcia Bóg Ojciec, czy też jakakolwiek inna forma Boża, którą jakkolwiek nazywamy, jest dla naszych osobistych potrzeb. I nie ma żadnego problemu, aby tak sobie to nazywać. Natomiast fakt jest taki, że jedyny kontakt, jaki mamy z Bogiem, to kontakt z Jezusem Chrystusem. Nie mamy innego kontaktu z Bogiem. Duch Święty to Duch Jezusa. On komunikuje nas z Jezusem. Duch Święty to jest Jezus Duch. Jezus Duch. Nie ma innego Boga dla nas. Bo Boga nikt nigdy nie widział. Nie widział Go diabeł, demony, aniołowie, pierwsi ludzie. Nikt Boga nigdy nie widział. Boga jako istoty, o której mówi Paweł, czyli tego, w którym wszyscy żyjemy i wszyscy się poruszamy. Boga jako istoty nikt nigdy nie widział i nikt nigdy nie zobaczy. Kontakt z Bogiem od strony stworzenia to kontakt z Jezusem. Jezus jest częścią Boga, tak to nazwijmy, jak ostatnio mówiłem, roboczą, odpowiedzialną za stworzenie stworzenia i komunikację ze stworzeniem. To Jezus stworzył pierwszych ludzi. To Jezus dał przykazania na Synaju. To Jezus był wcielony w Melchizedeka. To Jezus stanął na polach jerychońskich jako anioł. To wszystko postać Jezusa. Jezusa przedwcielonego. I tak wygląda fundamentalna sprawa, jeżeli chodzi o chrystocentryczność. Dlatego my ludzi prowadzimy do Jezusa. Nie mówimy ludziom czegoś innego, bo coś innego jest nieczytelne, coś innego nie działa. Rozumiecie? Teraz, natomiast dzisiaj chcę zobrazować Wam szeroko pojętą formułę Boga. To jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o naszą wiarę, ponieważ Jezus dla nas niestety, ale został zafałszowany bardzo mocno religijnie. My Jezusa kojarzymy jako naszego Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy, wstał z martwych, wstąpił do nieba w ciele i posłał Świętego Ducha na ziemi. Tak naprawdę nasze umysły wokół tego się obracają. Czy chcemy, czy nie chcemy, bo zostaliśmy tak tym tematem przefaszerowani, że my widzimy taką przestrzeń. Ponadto
tworzymy sobie jakiś obraz Boga, który jest Ojcem Jezusa, Ojcem nas wszystkich i tak sobie podróżujemy w tym chrześcijaństwie. Wielokrotnie liczymy na coś, czego nigdy nie ma. Domyślamy się, zastanawiamy, jak tam jest. Do końca nie wiemy, nie potrafimy tego umysłem ogarnąć. Chcę wam trochę dzisiaj przybliżyć całą filozofię Boga, bo na nim opiera się nasza wiara, która zaczyna się aktywować w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli tą potężną postać dzisiaj. Tą potężną postać, żebyśmy mogli to w duchu obejrzeć. Tego Boga, którego nikt nigdy nie widział, a który objawił się jako Jezus Chrystus. Jako ta końcówka mocy. Jezus Chrystus to pewnego rodzaju końcówka mocy Boga. Taka wtyczka w rzeczywistość. Rozumiecie? Końcóweczka. Ale tam, za tą końcówką, rozumiecie, jest wszechbyt. I na nim opiera się nasza wiara. Na takim Bogu, przy którym wszystko po prostu blednie. Pierwsza wzmianka o Bogu jest w księdze Hioba. To jest najstarsza księga Biblii. I Hiob 1:1. I brzmi ta pierwsza wzmianka po hebrajsku Elohim, czyli pierwsza nazwa, pierwsze imię Boga w ogóle, objawiające się ludzkości, to jest Elohim. Jahwe to jest w ogóle inna historia. To jest... Nie będę teraz mówił, co to jest, bo to jest nieważne, co to jest. Bo tu jest, to jest jedna z nas na potrzeby ludzi dana. O, powiem tak. To Jahwe to na potrzeby ludzi. To Mojżesz by, powiem tak, Mojżesz by nie zatrybił Boga, żeby Bóg nie użył tej formuły Jahwe. To Mojżesz by tego nie zaskoczył w ogóle. To byłoby dla niego, dla jego umysłu za trudne. On miał niezbawionego ducha, on miał głowinę zrytą, rozumiecie, o co chodzi? I on by nie zatrybił. To trzeba było użyć tego Jahwe i jakby i te Jahwe zostało użyte i potem to zostało i jest dobrze, to nic nie szkodzi. Ani Bogu, ani nam. I tak też spotykamy się z Bogiem. Rozumiecie? Też przez to, że znamy takie imię Boga Jahwe. No w ogóle historię zapewne znacie, jak się interesowaliście, ci z was, którzy się zechcieli zainteresować tematem. Jahwe to było jedno z midiańskich bóstw, to był taki bożek, którego wyznawali Midianici, taki bożek. Ponieważ Mojżesz wszedł w rodzinie kapłana midiańskiego, hajtał się z jego córką, to Mojżesz natychmiast stał się wyznawcą bóstw midiańskich. I 40 lat ze swoim teściem Jetro i ze swoją babeczką i z dziećmi oddawali hołd różnym bóstwom i jednym z nich był Jahwe. I wtedy, kiedy ten krzak tam się pali, kiedy Bóg wstępuje na ten krzak, rozumiecie? To on, co to jest w ogóle za miejsce? To jest miejsce kultu Jahwe. Zawsze w miejscu kultu, ja o tym już kiedyś mówiłem, były dwie rzeczy bardzo potrzebne do kultu sakralnego. Płaski kamień, na którym się składało owieczkę, kozę czy tam inne zwierzątko i obok drzewko rosło, bo drzewko było symbolem życia. Stąd pochodzi filozofia choinki. Rozumiesz, to jest drzewko życia. I tam był kamień płaski i rosło drzewko. I to był, co to było? Miejsce kultu Jahwe. No i teraz Bóg nasz, ponieważ to jest arcyumysł, arcyintelekt, tak? Przecudowna postać, miłosna postać, której naprawdę nie zależy, jak się do niej mówi. Rozumiecie? Bo to jest postać, która nie ma kompleksów. To jest postać, która nie ma poczucia, niskiego poczucia własnej wartości. I on mu się przedstawił jako Jahwe, bo inaczej mózg Mojżesza by nie ogarnął tematu. Rozumiecie?
I on mu to wyjaśnia. Zresztą tam się dopiero po raz pierwszy ten Jahwe pojawiał. Wcześniej nie istnieje taka nazwa w Biblii. Ale pierwsza wzmianka Bogu w Biblii to jest Elohim. Najstarsza informacja o Bogu. I teraz, co jest ciekawe ze słowem hebrajskim, słowem Elohim, to jest przede wszystkim liczba mnoga. Nie istnieje liczba pojedyncza słowa Elohim. Jest to, bo w ogóle język hebrajski jest przeciwnym językiem. Wszędzie jest, w każdym języku, jaki ja słyszałem, że jakimże istnieje, są liczby pojedyncze i mnogie. Słup, słupy. Podłoga, podłogi, tak? A w hebrajskim tak nie ma. Tam czasem jest tak, że coś jest liczby pojedynczej tylko, a czasem jest coś, że jest coś liczby mnogiej. Czyli jest w ogóle, jest to nazwany język proroczy. Hebrajski język jest nazwany językiem proroczym, ponieważ w tym języku są pewnego rodzaju właśnie takie zero-jedynkowe teksty. I teraz Elohim to jest liczba mnoga i oznacza władcy sędziowie. Władcy sędziowie. A więc pierwsza informacja o Bogu w najstarszej księdze Biblii jest w liczbie mnogiej i oznacza władcy sędziowie. Władcy sędziowie. Z czasem to słowo ewoluuje i rozumie się go jako Bóg prawdziwy. Oni potem w Hebrajii, w tym języku, w którym się porozumiewają, to oni to zaczynają rozumieć jako Bóg prawdziwy. Później, ale to są wieki później. Przez wieki na początku Izraelici nazywają Boga, znaczy Izraelici, to nawet nie Izraelici, bo tego Izraela nie ma jeszcze w ogóle. Semici, tak to nazwijmy. Ludy semickie, bo Izrael się zaczyna od Abrahama, to Abrahama jeszcze nie mamy w ogóle. Abraham nie wchodzi w ogóle jeszcze na scenę historii w tym temacie, wiecie. To są rzeczy przedabrahamowe w ogóle. I tutaj okazuje się, że te ludy semickie znają, bo tam jest wiele bóstw, ale znają takie jedno bóstwo, które jest nazwane władcy sędziowie i to jest bóstwo największe. Więc Elohim to Pan Panów, a właściwie Panowie Panów. Oczywiście Kościół katolicki, który robił zazwyczaj wszystkie doktryny na początku, których też my jesteśmy wyznawcami, od razu stworzył informacje, ponieważ Kościół katolicki ma to do siebie, że musi wszystko wyjaśnić. Każdą najdrobniejszą sprawę próbuje wyjaśnić. Nie interesując się, co jest napisane w liście do Koryntian, że do duchowej rzeczy przykłada się duchową miarę, to akurat to dotyczy wszystkich oprócz Kościoła katolickiego, bo oni doszli do wniosku, że duchowe rzeczy mogą przełożyć na psychofizyczne, to jest możliwe. Rozumiecie? Stąd na przykład w ogóle wszystkie sprawy w ogóle takie, że zastępstwo rzeczy duchowych rzeczami fizycznymi, tak? I dobrze im to idzie nawet, prawda? Nie no, bo im to bardzo dobrze idzie, nie można powiedzieć. To mistrzowie przerobienia. Potrzebujesz Jezusa, tak? Jest opłatek. Nigdy nie zabraknie. Ale to jest naprawdę, to jest w ogóle, ten system symboliki jest niesamowity, bo to, zobaczcie, to nie ma, że człowiek jest do czegoś tam jakby przyciśnięty mocno. Potrzebujesz Jezusa, iść do komunii. Wejdzie Jezus z ciebie, będzie dobrze, i ten człowiek idzie, wchodzi, rozumiesz, i żyje w ogóle takim systemem, w ogóle, żeby przyjął Jezusa dzisiaj. Mu poszło w ogóle we wszystkie części. Tak, no to jest ta w ogóle filozofia w ogóle, wiesz, i oni na tym dobrze idą tyle lat, to naprawdę działa. Naprawdę, wiecie, to jest marketing pierwszy. I zrobili z tego Trójcę Świętą. Bo to jest symbol Trójcy Świętej. To był Ojciec, Syn i Święty Duch. Ale tym ludziom do bani takie coś nie przyszło. Rozumiesz? W ogóle jakbyś apostołowi któremuś powiedział, rozumiesz? Łącznie ze Świętym Pawłem, tak? Że w ogóle jest Trójca Święta, Ojciec, Syn i Święty Duch, to na ciebie popatrzył, bo wiesz. Oni w ogóle nie mieli takiej filozofii. Bóg jest jeden. Bo to w ogóle wiecie, kto był? Żydzi. To Żydzi byli. Żydzi. Żydzi. Duch, Ojciec, Syn, Duch Święty, oni w ogóle nie mieli tej... Dlatego oni Mesjasza nie kojarzyli
Tak? Z istotą Boga. Dopiero Jezus musiał ich przekonywać, tłumaczyć. Zresztą i tak do końca parli, bo to jest Syn Boży. Przecież widzimy Pawła nawet, jak czytasz jego listy, tak? To zobacz Pawła, on do końca życia, może czy do końca nie wiem, ale w zasadzie do końca zapisów swoich, on nigdy nie zszedł z tej formuły, tak? Że niech was błogosławi, tak? Ojciec, Syn i Święty Duch, rozumiesz? Niech was błogosławi. I teraz on to wszystko oddziela. Bo on to wszystko uznaje za pewnego rodzaju odrębne elementy, ale on tego nie nazywa, że to jest Bóg. To nie mówi, jak wam Bóg błogosławi. Na przykład pisze takie coś. Niech wam błogosławi Bóg i Jezus Chrystus, Syn Boży na przykład. To takie zapisy pawłowe, wiesz, nie? Czyli on to oddziela. Dla niego nie ma, że Trójca to Bóg. To w ogóle on nie... On tak nie myślał. O co chodzi? Oni na początku, przez lata, wiedząc o potężnym rozmachu, rozumiecie? Uważali, że Bóg jedyny, który dopiero objawia się w ich umysłach później, tak? To jest pewnego rodzaju wszechotaczający byt. Dlatego to była liczba mnoga. Oni tego, jakby dla nich władcy sędziowie, oznaczało coś takiego, że wszędzie jest pełno Boga. Wszędzie jest pełno Boga. Bo On nie jest tu, czy tu, rozumiecie? Tylko Jego jest wszędzie pełno. Tak jakby naczynie pełne wody. Nie wiadomo, gdzie ta woda się zaczyna, gdzie się kończy. Czy to tu wsadzisz palec, to tutaj jest ten początek wody, czy tu jest początek wody. Oni operowali przez lata tym samym Elohim, władcy sędziowie, tak? Rozumiejąc, że Bóg jest wszechogarniający. Nie jest gdzieś. Nie siedzi gdzieś. Nie ma go w jakimś miejscu. Nie ma go w danym punkcie. Rozumiecie? Co Paweł w Nowym Testamencie określa jasno. W Nim żyjemy, tak? W Nim się poruszamy. To w Nim się dzieje. I oni te w ogóle, pojęcie Elohim, mówili, to w ogóle jest byt, który nas wszystkich otacza. Były bóstwa różne. Bóstwa miały swoje miejsca. Te bóstwo mieszkało na tej górze, tamte bóstwo mieszkało w Gaju, tamte bóstwo mieszkało w ogóle w jakiejś części. A to był Elohim. To było bóstwo, które zawierało w sobie wszystko. Chcę mówić dzisiaj o takim Bogu. Bogu, który zawiera w sobie wszystko. Bogu, którego nie można usadzić w czymś. Bogu, którego nie można związać jakimś systemem. Zobaczcie, pierwsza księga Mojżeszowa 1.1 też się zaczyna tym tekstem. Tam jest, stworzył Bóg niebo i ziemię. Tam jest też słowo Elohim. Dokładnie jest, że stworzyli władcy sędziowie ziemię. Taki jest zapis. Władcy sędziowie stworzyli ziemię. Bo oni nie umieli znaleźć lepszego słowa na to. Rozumiecie? Nie było większego słowa na określenie wszechogarniającego bytu. Dlatego to jest liczba mnoga. Że to jest tak jakby mówili, to są ogromne ilości przestrzeni nas otaczającej. Oto ten Bóg. W Nowym Testamencie po raz pierwszy pojawia się słowo Bóg jako Teos. Najstarsza księga Nowego Testamentu to jest pierwszy list do Tesalonicza. Nie ma starszego listu. I pierwszy list do Tesaloniczan 1.1 występuje słowo Teos. Jest ono greckim odpowiednikiem hebrajskiego słowa Elohim. Rozumiecie? Oni nadal tą filozofię wprowadzali i przechodząc w ogóle w ten myślowy system grecki, zaczęli używać słowa Theos. Że jest to w ogóle postać wszechogarniająca, wszechbyt, wszystko wypełniająca.
znajdująca się wszędzie, w każdym miejscu, w każdym czasie, niczym nieograniczona, niczym w żaden sposób niepowiązana. To było zupełnie inne niż na przykład bogowie greccy, którzy mieszkali na Olimpie, którzy byli związani jakąś filozofią funkcjonowania. Ten siedział w podziemiu, tamten latał w powietrzu, ten coś, wiecie o co chodzi? A tu jest, powstaje filozofia teos. W ogóle ciekawe słowo filozofia. Filozofia to jest ciekawe słowo. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy Paweł na Areopagu głosi, przedgłosić Ewangelię, to tam przychodzili kto? Filozofowie. I w tamtym czasie taką rozrywką, że tak powiem, tych kast wyższych było spotykanie się właśnie w takich zacnych miejscach i wymienianie różnego rodzaju myśli i poglądów. I tam przed Paweł jest napisane, kiedy on zaczyna im głosić, to oni do niego mówią tak: cóż za nową filozofię nam przyniosłeś? Bo on przyniósł nową filozofię, bo rozumiecie, co on przyniósł? To była jakby zupełnie nowa nauka o Bogu, który wszystko w sobie zawiera, a który jest dostępny przez Jezusa Chrystusa. On mówi tak: tu mieszka jeden Bóg, tu drugi, wstawiacie im świątynki. Ten zajmuje się tym, ten zajmuje się tym. Ten jest mocny, ten trochę słabszy, ale też Bóg. A ja wam powiem o Bogu, tak, którego nie znacie. Tam jest taki fajny motyw, jak się staje na tym Areopagu. Tam z tyłu stoi taki, znaczy z tyłu, kilkaset metrów dalej, na takiej skalce, jest zbudowana taka mała świątynka. I to jest, ta świątynka została zbudowana, bo Grecy byli niesamowici w ogóle, oni byli tak pobożni, że zbudowali nawet świątynkę Bogu, którego nie znają. I Paweł to o tym mówi, on z tego Areopagu wskazuje palcem na to. I wiecie, jak to się nazywało? Świątynia Pana. Tam to stoi do dzisiaj, taki budynek. Mały coś, taki mały jakby kościółek, i to się nazywało świątynia Pana, czyli Boga, którego nie znamy. I Paweł mówi: ja wam powiem o Bogu, którego nie znacie, któremu zaś wybudowaliście ołtarz, bo to były ołtarze dla tej pustyni. Powiem wam o Teos. W nim bowiem wszyscy żyjemy i w nim się poruszamy. I w tym momencie, no to było za dużo dla mnie. To nie był Bóg, którego można było dotknąć w taki sposób: o, taki ten Bóg jest. Lubi to, to, to. Nie lubi tego, tego i tego. Można zasłużyć tak, tak i tak. On tutaj się znajduje, jak tutaj przyjdziemy, zarżniemy owce, będzie git. A to się okazuje, że to nie jest taki Bóg. Że to w ogóle Bóg to jest coś innego. Że oni wszyscy są w błędzie, że ich filozofie są fałszywe. I co ciekawe, tutaj te przełożenie Elohim na Teos zaczyna się pojawiać już w liczbie pojedynczej, bo Teos jest liczbą pojedynczą. Czyli tutaj w ogóle następuje przeciwna historia. Liczba mnoga hebrajska, tak? Elohim zostaje przełożona w mentalności na liczbę pojedynczą grecką Teos. I mamy Boga wszechogarniającego, wszechwypełniającego. I idąc dalej, zaczyna temu Teos towarzyszyć słowo Pater. Bóg Ojciec. Bo ludzie, którzy już poznali Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zaczęli rozumieć, że ten wszechogarniający Teos to jest Ojciec. Czyli to jest jaki Bóg? Dobry Bóg. To nie jest postać, która jest nieczuła, nierozumna, nienormalna. Trzeba zasłużyć sobie na jej względy jakimiś niesamowitymi zachowaniami. Zaczyna się pojawiać mentalność w ogóle Theos Pater, Bóg Ojciec. To jest Bóg Ojciec.
Ale zawsze, kiedy jest ta mowa o Theos Pater, to jest to mowa o Bogu wszechogarniającym, wszechbycie. Nie o starcu z brodą, który w ogóle gdzieś tam, już weszliśmy przez Jezusa, ten Jezus takie drzwi, weszliśmy i tam jest ten ojciec z brodą, nas głaszcze, tuli, bo my nie mieliśmy takiego ojca, teraz takiego chcemy mieć, nie mamy myślenia życzeniowe, teraz takiego mamy Kościa. Rozumiesz, rozumiesz? No nie, takiego czegoś nie ma. Bo to nie to było głoszone. To nie na tym wiara chrześcijan była budowana. Nie na tym została zbudowana wiara, z której żyć mamy. To nie na tym wiara, z której żyć mamy, została zbudowana na Theos Pater, który objawił się przez Jezusa. Na wszechbycie. Najpotężniejszej, największej sile, jaka istnieje. Dlaczego wiara może być mocna i silna? Bo się opiera na wszechbycie. Jak człowiek zbuduje wiarę na wszechbycie, to przychodzi diabeł do jego życia i mówi do niego, coś ci zrobię. I taki człowiek wyciąga mu stopę i mówi, peeling. Rozumiesz, możesz mi zrobić. Ząbkami. To mi możesz zrobić, a chcesz. Peeling. Bo moja wiara jest zbudowana na Theos Pater w imieniu Jezusa. Na tym moja wiara zbudowana. Moja wiara jest jak czołg. Bo na tym zbudowana. Bo Theos Pater mnie zawodzi. Dlaczego? Dlaczego? Bo nie ma naturalnych wrogów. Amen? Jakie zwierzęta są najbezpieczniejsze? Takie, które nie mają naturalnych wrogów. Jak zwierzę nie ma naturalnego wroga, to sobie w ogóle pomyka i ma wieczny bal. Bóg nie ma naturalnych wrogów, rozumiesz? Bóg nie ma naturalnych wrogów. Moja wiara i twoja wiara jest winna być zbudowana na Bogu, który nie ma naturalnych wrogów. I taka wiara dopiero jest walutą. Rozumiesz? To są dolary, funty, franki. Rozumiesz? A nie jakieś tam w ogóle już nie wojują. A więc, kim jest twój Bóg? To ojciec, władca i sędzia. Twoim Bogiem jest Bóg, ojciec, władca i sędzia wszechświata. Władca i sędzia wszechświata, który jest twoim tatusiem. Chcę, żebyś to zrozumiał. Twoim Bogiem jest władca i sędzia wszechświata, który jest twoim ojcem. Ojcem. Wracając do słowa Elohim, widzimy tu właśnie mocną rzecz. Otóż bezmiar i potęga Stwórcy jest tak wielka, że Żydzi nie są w stanie na początku dostrzec w nim właśnie Boga, który jest gdzieś umiejscowiony. To jest tak wielkie, tak potężne. Chyba takiego Boga widzi. Rozumiem. Oni wręcz uważają, że to jest jakiś zespół stwórczy. Pewnego rodzaju zespół stwórczy. Zespół stwórczy. Coś takiego kurcze. Rozumiecie? To nie jest umiejscowione gdzieś. Gdzieś tak do czasu, gdy podczas niewoli babilońskiej król Cyrus odbiera objawienie, że Bóg jest jeden. Oni tutaj dopiero w tym miejscu zaczynają o tym mówić ogólnie. Mówią, w ich głowach jakby potrzeba było setek lat, żeby to się ułożyło. Jest tak potężny, jest jeden. Kurczę, to normalnie można mu zbudować świątynię. Wiecie, można w ogóle, można jakoś się tego bytu odnieść. Oni w ogóle wcześniej mają potężny problem z odniesieniem się do tego. Puść, Marta, ten slajd. Tak, żebyśmy widzieli tego. O!
przeczyta Księgę Hioba 36:32. Chcecie ktoś przeczytać? Ja mogę. Przeczytaj. Przeczytaj. A ja powtórzę. Nie. To o prądzie nie jest napisane. Niestety. Zrobię to ja. Nie o prądzie. Ale było blisko. Było blisko. Było blisko. Trzydzieści sześć, 32. W swoich dłoniach kryje błyskawice i każe je trafić w cel. W swoich dłoniach kryje błyskawice, twój tata. A rozumiesz to? W gniazdku jest 220. W swoich dłoniach twój ojciec trzyma 30 milionów woltów. I to nie jest dla niego problem. W swoich dłoniach. To jest Bóg, na którym buduje się swoją wiarę. To Bóg, na którym buduje się swoją wiarę. Psalm 39:6. Psalm 39:6. A oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres mojego życia jest jak nic przed tobą. Na szerokość dłoni wymierzył czas. Czas. Czas jest wielkości dłoni Boga. Czas. Nie 24 godziny. Tylko czas od początku powstania do końca. Od kiedy istnieje, do momentu, aż przestanie istnieć. Rozumiesz? Wielkość dłoni twojego Ojca. Przypowieści 34. Przypowieści Salomona 34. Kto wstąpił do niebia, to nie na niebiosa i stąpił. Kto zebrał wiatr w swoje dłonie. Kto owinął wody płaszczem, kto stworzył wszystkie krańce ziemi. Jakie jest jego imię? I tutaj objawienie. Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? On jest władcą i posiadaczem wszelkiego powietrza, jakie istnieje. Zebrał w swoje dłonie wiatr. Rozumiesz? Ewangelia Jana 1:16. Ewangelia Jana 1:16. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Błąd. Tu jest błąd. Pierwszy list Jana. Tak. Też. Nie wiem, gdzie to jest. Coś pomieszałem. Jest napisane, że on swoją dłonią odmierza odległość między gwiazdami. To są odległości Drogi Mlecznej. Średnia odległość między gwiazdami to jest tak, to jest 48 trylionów kilometrów. Odległość między gwiazdami, a on dłonią to odmierza. To jest tylko kilka rzeczy, które w moim życiu dały mi obraz bytu, o którym mówi Paweł. W nim żyjemy i w nim się poruszamy.
Rozumiesz? W Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Po pierwsze, nikt Go nie stworzył. On zawsze był. To jest byt niestworzony. Poczucie bezpieczeństwa rośnie, kiedy zaczynają takie rzeczy dochodzić do człowieka. Wiara człowieka zaczyna nabierać rozmachu. On nie został stworzony. Nie posiada autorytetu nad sobą. W ogóle diabeł, on podprogowo oszukuje ludzi, że posiada autorytet nad Bogiem. Kiedy diabeł mówi, że ma władzę nad tobą, to on jednocześnie informuje cię do twojej podświadomości, że ma władzę nad Bogiem. Rozumiesz to? To jest taka informacja. Do twojej świadomości dociera informacja, że ty jesteś cienki, że nie udało ci się, że nie dasz rady. Ale do twojej podświadomości wchodzi informacja, że Bóg jest cienki, że Jemu się nie uda. Rozumiesz? Ale kiedy wiesz, że On jest niestworzony, nie posiada nikogo nad sobą, to zmienia postać rzeczy. Dwa, nigdy się nie skończy. Jest wieczny. To jest nieskończony byt. Wieczny byt. Po trzecie, stwórca i władca wszystkiego. Każdego elementu. Fizycznego, psychicznego, duchowego. Po czwarte, pierwotyp wszystkiego, co żyje i przynosi życie. Początek wszystkiego. Z Niego wszystko się bierze. Po piąte, jest doskonały. Ta doskonałość Boga to jest kolejna rzecz, która w ogóle jest wypaczana w ludzkich umysłach, bo ludziom się pokazuje ludzką doskonałość i niedoskonałość i przez ten pryzmat objawia się doskonałość Boga. Ale Bóg jest doskonały najpierw. Wiesz, co to znaczy doskonały? Kompletny i skończony. Że nie ma niczego więcej w danym temacie. Jeżeli jest napisane, że Bóg jest miłością, to On jest doskonałą i skończoną miłością. Rozumiesz, o co chodzi? Doskonałą. Nie można tam niczego dodać. I na przykład opisy tej miłości nie mogą być w żaden sposób przez nas, ludzi, sprowadzone do naszego poziomu rozumienia. Zawsze, w ogóle tego rodzaju informacje, które wam dzisiaj mówię, to muszą być miejsca wyjścia naszego myślenia. My nie możemy oddolnie myśleć i rzeczy od dołu porównywać do Niego. Skoro ja tak czuję, to pewnie On też tak czuje. Nie. Nie. Ty się dowiedz, jak On czuje. Ty się dowiedz, jak On myśli. Bo to On jest doskonały i kompletny. Rozumiesz? On się nie myli, nie ma pomyłek. Wierzycie na przykład w takie rzeczy? Ja wam coś pokażę. Jeżeli Jezus jest Bogiem, a jest, w związku z tym w Jezusie jest w pewnym sensie skumulowana cała potęga tej istoty, tego wszechbytu. A więc Jezus, chodząc po ziemi, był doskonały. A więc wszystkie myśli Jezusa, zachowania, koncepcje, odczucia były doskonałe. Postawa Jego ciała była doskonała. Rozumiesz? Wszystko było doskonałe w Jezusie. A więc wystarczy na przykład spojrzeć na Jezusa i mamy na przykład wzór doskonałości. Nic więcej. Biorę Ewangelię, patrzę, o, czułeś to w tym i w tym momencie, a ja czuję coś innego, ząk, znaczy, że mam problem. O, ty się zdenerwowałeś w tej sprawie, a ja się nie denerwuję, jestem zaburzony. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ty się zdenerwowałeś, a ja się nie denerwuję w tej sprawie. Jestem zaburzony, Panie, pomóż mi. Mam blokadę emocjonalną. Jestem przereligijniony.
Jestem świętszy niż Ty. Zmiłuj się do tego. Rozumiecie to? Szok. A to jest to, o czym ja, co ja chcę włożyć głęboko do waszych głów. Szósta rzecz. On jest oglądany w stworzeniu. Bóg jest do obejrzenia w stworzeniu. Dlatego przyszedł Jezus. Bo On jest do obejrzenia w stworzeniu. Dlatego jeżeli człowiek odseparowuje się od stworzenia na rzecz tego, co nazywa kontaktem z Bogiem, to ten człowiek się strzelił w kolano. Odseparowanie się od stworzenia to jest odebranie sobie możliwości poznawania Boga. Od stworzenia jedynie trzeba odpocząć raz na jakiś czas. Rozumiesz? Nic poza tym. Wiesz, to jest komora? Chwilowy odpoczynek od stworzenia. A potem heja znowu w stworzenie. Bo jak w W jest napisane w liście do Rzymian, że od prawieków jest do poznania w stworzeniu. Ale chrześcijanie charyzmatycznie w ogóle, nie, to ja się wolę odseparować. To się odseparuj i stracisz w ogóle realny obraz Boga. Przykozać. Wiecie, jak powstały w ogóle zakony różne? Właśnie w ten sposób zaczęli się separować. Tylko oni mieli inne założenia na początku. Potem to wszystko szlak trafił. Oni mieli, takie były filozofie zakonu, bo w ogóle wiecie, skąd wzięły w ogóle początek zakony? Od Eliasza. Pierwszym zakonnikiem był Eliasz. Urzędował na górze Karmel. Dlatego jeden z czołowych zakonów katolickich nazywa się Karmelici. Rozumiecie? Bo to było miejsce funkcjonowania Eliasza. Tylko Eliasz miał taką metodę. Szedł na osobność, rozumiecie? Odpoczywał od stworzenia, następnie wjeżdżał w stworzenie. Rozwalał tych, którzy byli bałwochwalcami, tak? I budował Izrael. A potem znowu poszedł trochę odpocząć. Od niego powstały zakony. Filozofia zakonów była taka, że odseparowuj się na pewien czas, abyś nabierał siły, by żyć na maksa w stworzeniu. Tylko oni się odseparowali na zawsze. Są dzisiaj zakony, że oni są murami ogrodzeni, tam się nie mówi. Rozumiesz, się wchodzi, tutaj mamy śluby milczenia i oni chodzą, nie mówią. Na przykład, tak? Albo kobiet tam nie wpuszczają, bo tam nie może kobieta wejść. Bo kobieta to jak wiadomo, jest gorszy gatunek, prawda? Nie? Religia nam tak powiedziała. Od lat nas informowała, że kobieta jest gorszym gatunkiem. Z Boga zrobiono mężczyznę na przykład. Przez to? Przez zaburzenia psychiczne. Przez zaburzenia psychiczne z Boga zrobili mężczyznę. Zaburzenia psychiczne. Właśnie przez wytracenie prawidłowego obrazu Boga. Bo jakby rozumieli, że Bóg jest w stworzeniu, to porozumieli, że nie ma znaczenia, czy w płci takiej, czy w innej. Tak? A nie chcieli posłuchać prosto tej Ewangelii. I po siódme, dostępny jedynie przez Chrystusa. Dostępny jedynie przez Chrystusa. Ten wszechbyt jest dostępny przez Chrystusa. Ale kiedy się rodzimy na nowo i wchodzimy przez tego Chrystusa, to zaczynamy dotykać właśnie tego całego wszechbytu. Zaczynamy być jedno z tym wszechbytem. Łączymy się jakby przez osmozę, rozumiecie? To nas łączy, wchłania, jednoczy. Jego geny, nasze geny. Jego komórki, nasze komórki. Wchłania to, wchłania, wchłania. Kiedyś się modliłem i Bóg mi pokazał, zobaczyłem taką wizję przed sobą, w ogóle, że w ogóle ludzie odrodzeni z Bożego Ducha są częścią krwiopiegu Boga. To jest krwiopieg Jego. Widziałem żyły Boga, w których płynie krew. I widziałem miliardy komórek, które tam płyną. I to byliśmy my. Rozumiesz? To nie jest tak, że on tu siedzi na tronie, my armia, halleluja, halleluja, diabeł nas myczy, prowadzimy go. Rozumiecie? To jest fajne, ładne, też tak można. Tylko to jest niepełny obraz.
To jest jakaś część pewnego obrazu duchowego. Myśmy w Nim. W Nim. Ja jak wyprowadzam ludzi na przykład z pewnego takiej mentalności, szczególnie poniżenia, to ja mówię, będziesz kuł temat. W Nim, w Nim, w Nim, w Nim. Nauczysz się na pamięć, kim jesteś w Nim. Wydrukujesz to z internetu, w Nim. Rozumiesz? W Nim. A potem będziesz jeden, będziesz to kuł. W Nim, w Nim, w Nim, w Nim. Hegel książkę napisał. W Nim. On chodził i ludziom kazał to w głowę sobie wbijać. W Nim, w Nim. Nie z Nim. Nie jestem z Bogiem. Nie chodzę z Bogiem, co wiemy. W Nim, w Nim. To powoduje, że wiara może rosnąć. Na tym się buduje wiara. To daje poczucie bezpieczeństwa. Te atrybuty są dla nas zarówno zbawienne, jak stanowią też swoistą granicę. Zbawienne są dlatego, że będąc zjednoczonym z takim Bogiem, jesteśmy absolutnie zabezpieczeni, posiadamy wszystkie możliwości, aby osiągnąć sukces wieczny i doczesny. Rozumiecie teraz ten element łaski, w ogóle obydwa elementy? Niezasłużona Boża przychylność i Boża zdolność w nas. Co to znaczy? To znaczy, że jesteś w Nim. A więc każdy Twój ruch to jest teraz ruch z Niego. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jakbyś ze środka tego Boga wyciągał rękę do zewnątrz. Jakbyś ze środka tego Boga mówił do zewnątrz. To nie jest tak, że jesteś jakąś formą Jego przedstawicielstwa. Jesteś na amen z Nim złączony. Ty tutaj siedzisz teraz. Ty tutaj siedzisz i masz plany na popołudnie. Ale prawda o tobie jest taka, że znajdujesz się obecnie w okręgach niebieskich. Twoja psychika tego nie trybi. Wyznajesz to i czasem stosujesz w życiu. Ale jeszcze raz mówię, prawda o tobie jest taka, że znajdujesz się w okręgach niebieskich. Jesteś w Nim. Wszedłeś tam przez Chrystusa i złączyłeś się z Nim. Zespawałeś. Płyniesz w Jego żyłach. Słowa te stanowią również granice, ponieważ obrazują nam Boga jako istotę doskonałą, czyli pozbawioną jakichkolwiek patologii, będących normą tu na ziemi. Na ziemi normą jest patologia. Patologia. Wiecie, co znaczy być dobrym? To znaczy być mniej patologicznym. Ludzie dobrzy są mniej patologiczni niż źli, którzy są bardziej patologiczni. Jak porównamy ludzi dobrych do ludzi złych, to zobaczymy tylko różnicę w patologii. Tylko różnicę w patologii zobaczymy. To się w ogóle niczym, to się nie różni wiele. Różnica w patologii. Na ziemi wszystko jest patologiczne. Co jest napisane? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Inaczej przetłumaczmy na polski dokładnie, na nasz. Nie ma ani jednego niepatologicznego. Wszyscy patologiczni. Wszyscy patologiczni. Wszyscy popłądzili. Wszyscy rozpieprzyli sobie życie w takim czy w innym stopniu. Nie ma ani jednego. Nie ma takiego człowieka na ziemi. Rozumiecie? Nie ma takiego. To też mnie w ogóle bardzo wyluzowało. Jak ja te głębie zobaczyłem, to mnie, ja mówię, coś do mnie mówi, na przykład z jakiejś perspektywy, bo on jest taki czy taki. Mówię, nie, bez przesady. No nie ma ani jednego niepatologicznego. Nie ma. Wszyscy są patologiczni. I teraz nasze połączenie z Nim czyni nas wyodrębnionymi z tego środowiska. To nas wyodrębnia. I nasza wiara na tym może być budowana, na tym wyodrębnieniu. Jestem w Chrystusie. Te popularne słowo oznacza, że jestem zjednoczony z tym wszechbytem, wszechmogącym, wszechwiedzącym, wszędzie obecnym, wszystko ogarniającym Elohim,
który przy tym wszystkim jest moim ojcem, jest ze mną spokrewniony w linii prostej. Rozumiesz? Czyli co? Zależy mu na mnie. Organizuje dla mnie dziedzictwo życiowe. Rozumiesz? Kiedyś się modliłem i u naszego syna, to lata temu było, jak dawno, Wiktor był mały, ja pytałem Boga, wtedy mówię, co ja, Boże, jak ja mam podejść, wyszedłem z więzienia wtedy też, bo jak mam podejść do tematu, nie miałem pojęcia, jak się podchodzi do tematu ojcostwa, ale pamiętam, wtedy dotarła do mnie, takie miałem nauczania takiego pastora, miałem tych nauczeń 40 parę na płycie i ich słuchałem sobie. I przesłuchałem jednego tego nauczania takiego i on tam w ogóle mówił właśnie o tym, co jest najważniejsze wobec swojego dziecka. I pokazał to, co zrobił najważniejszego Bóg wobec nas. I powiedział tak, jeżeli chcesz pomóc realnie twojemu dziecku, tak, to stwórz mu dziedzictwo. On spod twojej ręki musi wyjść jako dziedzic, bo większy błogosławi mniejszego, bo rodzic zbiera dla dziecka. Stwórz mu życie, zabezpiecz go finansowo, zabezpiecz go mentalnie, zabezpiecz go na poziomie wiary, zrób te rzeczy. I zrobiliśmy to wszystko z Agatą w stosunku do Wiktora. Nawet jak wyprowadzał się teraz z domu, to jego wyprowadzka wyglądała w ten sposób, że się zapakował do samochodu i pojechał do drugiego mieszkania, w którym w ogóle mógł zacząć nowe życie. Rozumiecie? Bo to taki obowiązek rodzica. To ma zrobić rodzic. Ja wiem, że rzadko kto z nas doświadczył tego. Rzadko kto z nas. Ale taki jest obowiązek rodzica. Bo co? Bo taki Bóg jest. Bo zjednoczywszy się z nami w Chrystusie, On dał nam dziedzictwo. Bo będąc w Chrystusie, posiadamy absolutnie to, co On, w czego On jest w posiadaniu. My rzucamy tymi sloganami, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Tylko, że słuchajcie, ja nie chcę procentowo, bo ja nie wiem, ale masa ludzi, to wszystko im pozostanie na poziomie, tak jak dzisiaj Bartek mówił, intelektu. A myśmy zjednoczeni z Theos Pater, potężnym Elohim. Rozumiecie? Zobaczcie. Ewangelia Mateusza 5,45. Słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I Rzymian 5,8. Bóg daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest czysta miłość, ale ta miłość, ona ma naprawdę pewnego rodzaju ograniczenia. Ona jest ograniczona, bo ten Deus Pater, co on robi? Daje temu światu informację o tym, że jest miłością przez to, że co robi? Zabezpiecza ten świat, tak? Na poziomie egzystencji. Powiem jeszcze krócej, jak Bóg uwalnia miłość do ludzi w ogóle, tak to nazwę, jak On to robi, poprzez to, że nie pozabijał ludzi. Posłuchaj, słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi, to jest taka miłość objawiona. To na dzień dobry nie zamknął tematu ziemi. Rozumiecie, co zrobił, zanim Chrystus przyszedł? Co on zrobił? Nie zamknął tematu ziemi. Powiedział, okej, jesteście w grzechu, jesteście patologiczni, odeszliście ode mnie, wszyscy się nadajecie do tarcia chrzaną. Jeden w jeden. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, w ogóle nie można się z wami porozumieć. Będę musiał się bardzo nastarać, mimo że jestem wielkim Bogiem, aby dotrzeć do głów niektórych z was, których popularnie będę nazywał prorokami.
przedrę się przez te umysły i dotrę z informacją do was o tym, abyście się przygotowywali na przyjście Jezusa Chrystusa, czyli mnie osobiście w ludzkim ciele. I będę wam to tłuk wieki, bo i tak nie przyjmiecie tego na krótkim odcinku czasu. A do tej pory będę objawiał swoją miłość do was w prosty sposób. Będę wam dawał jeść i pić. Nie skończę ziemi, nie zamknę tematu, nie falnę w was gwiazdą. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Przeżyjecie, 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 narodzie ludzki. Przeżyjecie, przeżyjecie. A potem objawię się na ziemi jako Mesjasz. Stanę przed wami jako człowiek. Przeżyję 33,5 roku na tym chorym globie. Wykonam niewykonalne według waszych umysłów prawo. Nie złamię żadnego z ich przepisów. Nie złamię ani jednej zasady nieba. Pokażę wam, że można. Udowodnię wam, że można. Będąc w waszych połamanych przez grzech ciałach. A następnie powiem do was tak. Kto do mnie przyjdzie, tego nie odrzucę precz. I w ten sposób pomogę wam się ze mną zjednoczyć. Na waszych oczach umrę za wasze grzechy. Żeby otrzeć wam łzy. Wstanę z martwych. Pokonam diabła jednym tchnieniem. A następnie powtórzę mój apel. W ten sposób objawię drugą część miłości. Ja, Elohim. Miłość w swojej istocie. Ale nieco inna niż z naszego patologicznego punktu widzenia. Z naszego patologicznego punktu widzenia wygląda ona tak. Stworzyłeś mnie, to o mnie dbaj. Rozumiesz? Stworzyłeś mnie, to o mnie dbaj. Żeby ludzie rozumieli, że żyją tylko dzięki tej miłości, to by trzymali dzioby na grubość żyletki. Ludzie żyją dzięki tej miłości. Żyją! Ludzie w ogóle żyją i myślą, że im się należy. Przychodzą na ten świat i się bujają, jak carskie dychy. I mówią, dbaj teraz o mnie. Rozumiesz? To się dzieje w ludzkich sercach. Jeżeli jesteś, to mi się objaw. Pokaż mi się. Jeżeli jesteś, to mi się objaw, krzyczą. Krzyczeli tak już 2000 lat temu. Jezus mówił, nic wam nie objawię. W ogóle on był mistrzem dla mnie. Ja sobie go wyobrażałem nieraz. Stał, oni się tam w ogóle produkowali, bujali. Ja mówię, nie będzie cudu dzisiaj. Zrób nam cud. Żadnego cudu. Cud Jonasza będzie wam dany. 3 dni. Będę w ziemi, a potem wyjdę i wam oczy z orbit wypadną. Trochę inna forma miłości. Powiem inaczej, trochę inaczej się do tego podchodzi. Moja wiara zna takiego Boga. Rozumiecie? Mój umysł wytworzył wiele innych bóstw. Ja byłem mistrzem bałwochwalstwa. Mistrze. Narkotykami sobie jeszcze poszerzyłem głowinę. Rozumiecie? Jakich to się bogów pokleił, widzi. Człowieku. Bogów nad bogami. Rozumiesz? Puszka budaprenu otwiera ci, proszę ciebie, cały w ogóle panteon bóstw. Nieduże pieniądze, a zawsze Boga można zobaczyć. Rozumiesz? Ale to jest wyobraźnia człowieka sterowana przez siły demoniczne. Życzeniowe myślenie. Roszczeniowa postawa. A człowiek powinien na kolanach dziękować Bogu, że ma ziemię, że ma ziemię, że nie zamienił się w pył w jednej chwili, bo należało się nam, rozumiecie? Należało się, nam się należało. Należało.
nam się należało od początku. To byłoby uczciwe. Zlikwidować, tak, i wzbudzić do życia następną planetę. Jak Thanos. Rozumiesz? Rozumiecie Thanosa? Wiecie, że to jest w ogóle Bóg bez Chrystusa? Czy nie? Czy myślicie, że to diabeł? Thanos to Bóg bez Chrystusa. Takie miał objawienie Marwy. Niestety. To Bóg bez Chrystusa. Rozumiem. Dobrze, że takiego Boga nie spotkaliśmy w swoim życiu. Fajnie, nie? Rozumiecie, że jest miłością? Nie dał się nam spotkać bez Chrystusa. Nie dał się nam spotkać. Nieopatrzna prośba Mojżesza. Chcecie zobaczyć? Dobrze, że on ma poczucie humoru. Dobrze, mówi Mojżesz, zasłonię cię trochę, bo cię zmiecie. Rozumiem? Może cię zasłonić, bo cię zmiecie. Nie dlatego, że cię nie kocham, tylko dlatego, że właśnie taki jestem. Dlaczego wam o tym mówię? Bo chcę, żeby wasza wiara, którą nabyliście przez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, miała silny, solidny grunt. Ten potężny Bóg to twój ojciec. To twój przyjaciel. To osoba będąca po twojej stronie. Wiesz, kogo masz po swojej stronie? Osobę, która w ogóle ma w swoich rękach błyskawice, wody, powietrze, czas. Po twojej stronie. To potężny, wielki Bóg, którego, na którego nie ma żadnego zahaczenia. Doskonały i święty. A w Chrystusie Jezusie absolutnie niegroźny. Absolutnie niegroźny. Więcej, współpracujący z tobą ku osiągnięciu najwyższych form sukcesu twojego życia. Bo to czysta miłość. Ale miłość w doskonałym wydaniu. Doskonałe wydanie. Rozumiecie? Doskonałe. Doskonałe. Wiecie? Mam 48 lat i różnych rzeczy w życiu próbowałem. Z różnych dzieci. Z różnych też form. I zauważyłem jedną rzecz. Im byłem młodszy, tym bardziej się jarałem jakąś tam rzeczą. Jakaś tam, coś tam, nie wiem. Jakimś jedzeniem niech będzie. Dobra, zrobimy tak najprościej, żeby było ładnie. Jarałem się jakimś tam jedzeniem. Ale z czasem zacząłem jeść lepsze jedzenie. Lepsze, 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 lepsze. Dzisiaj jak się zastanawiam, czym ja się jarałem kiedyś. Ostatnio otworzyłem lodówkę i przypomniałem sobie, że jak byłem dzieckiem, to się strasznie jarałem ketchupem. Nawet sobie go przypomniałem, jak wygląda w takiej tubce w ogóle, wiesz, mówię, jaka to była dla mnie jazda, smarowałem nim sobie chleb z masłem, rozumiecie, o co chodzi? Ja w ogóle byłem, ja to pamiętam, wiecie, ja w ogóle wierzę, że dzięki Duchowi Świętemu, może mi przypomnę, też mówi, rozumiesz, jarałem się ketchupem, nie? No ketchup, rozumiesz? Przyglądasz się, no, pff, no dobry jest ketchup, ja dalej go lubię, to nie o to chodzi, że go nie lubię, nie? Ale to w ogóle jest, to wobec tego, co potem przez lata jeszcze spróbowałem, zjadłem, to się ma, rozumiesz, no tak. Kiedy
kiedy człowiek poznaje głębie, prawdziwe głębie jego istoty, to, co do tej pory było, przestaje mieć większe znaczenie. Budujcie waszą wiarę na takim właśnie Bogu. Połączcie te dwa nauczania dla siebie w jedno. Kujcie je w ogóle aż do skutku. Z zeszłego tygodnia i to. Nasza wiara na tym musi być zbudowana. Kiedy ona będzie na tym zbudowana, to żadna przeciwność nie będzie w stanie nas zmieść. Żadna przeciwność. Diabeł nie będzie mógł z tobą w ogóle porozmawiać o czymś. Ty nie będziesz miał iluzji, że jest jakiś tam Bóg dziwny. Rozumiesz? Wyrzucisz dziwne też objawienia, dziwne wyobrażenia, takie w ogóle wyrzucisz się, bo zobaczysz, po co to w ogóle, co to ja sobie zrobiłem z tą bańką? To czego ja tam szukałem, wiesz, nie? Ja mam taką petardę! Potraktuj różne rzeczy jak ketchup. Powiedz, Boże, no to fajne było, no może na jakiś okres czasu, może to mi nawet pomogło, ale w ogóle w tej chwili ja w ogóle wiem, że moja wiara tak stoi. Moja wiara tak stoi. Tak stoi moja wiara. I dalej, kiedy będziemy szli w tym cyklu, to będziemy w ogóle tą naszą wiarą naprawdę góry przenosić. Rozumiecie? Naprawdę, bo to taką wiarą właśnie się te góry przenosi. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za to słowo. Ja chcę, żeby to słowo żyło w ludziach, żeby ono wykonywało w nich pracę, żeby ono dawało im głębokie światło i pokazywało Twoją obecność, ale w takiej właśnie postaci, w nas i wokół nas. Jezus, Ty jesteś naszym Bogiem i Królem. Ty nas wprowadziłeś w Twoją obecność i Twoja obecność dzisiaj dla nas jest bardzo silna. Chcemy doświadczać się, Boże, we wszystkim, jaki jesteś. Chcemy, aby nasza wiara była zbudowana na wszystkich Twoich atrybutach, Panie. Bo one są silne i nie do podważenia. Amen. Siądźmy.